Klienta interesuje tylko jedna rzecz. Interesuje go on sam. Zatem w pierwszym zdaniu musisz dać mu korzyść, która będzie spersonalizowana pod niego. Ponieważ w latach 90. było więcej ludzi, aniżeli towarów. Czyli popyt przewyższał podaż. I do czego to doprowadzało? Że wystarczyło mieć ten towar i pojawić się w nim w jakimś miejscu, a ludzie po prostu za niego płacili. Dzisiaj sytuacja jest totalnie odwrotna. Z tą sprzedażą to jest tak, zanim ona się odbędzie, to ty klienta musisz dzisiaj przeprowadzić przez pewien proces. Zmienił się świat i zmieniły się również reguły gry. I ci, którzy nie chcą się dopasować do tych nowych reguł gry, no będą utyskiwać, że kiedyś to było lepiej, że w dawnych czasach to klienci nie byli tacy wybredni. Często spotykam się z handlowcami, którzy narzekają, że klienci nie kupują, bo jest za drogo. Nie, nie jest za drogo. To ty nie potrafisz uzasadnić wartości twojego produktu, bo masz zbyt wąski lejek sprzedażowy. I twoim problemem, moim problemem i każdego handlowca i każdego przedsiębiorcy dzisiaj nie jest to, że jego towar jest niskiej jakości, czy że jego towar jest za drogi. Nie. Naszym problemem jest to, że zbyt mało ludzi nas zna. Klient musi cię poznać. Co to znaczy poznać? No, ja muszę się dowiedzieć o tym, że istniejesz. Że masz jakiś produkt, którym ja mogę być zainteresowany. To jest ten pierwszy krok, żeby ktoś cię poznał. Dlaczego tego nie robimy? No bo tutaj wychodzi nasza polskość. Tu wychodzi nasza mentalność zaściankowa. Tu wychodzi to, co nam tłuką przez lata do głowy znajomi, sąsiedzi, czasem niestety rodzice. Czyli co? Nie wychylaj się. To co do cholery ciebie interesuje, co twoi znajomi myślą o tym, co ty robisz? To oni płacą twój ZUS? To oni karmią twoje dzieci? A więc pierwszy element, nad którym warto popracować, żeby faktycznie nauczyć się sprzedawać, to popracować nad tym, żeby zacząć się promować. Żeby nie bać się promocji. Czyli dawać się poznać. Ty dzisiaj, jako osoba, jesteś marką. Czy ci się to podoba, czy nie? Jesteś marką. Osobistą. Bo po pewnym czasie uodparniasz się na takie rzeczy. Bo przestajesz czerpać wiedzę o sobie z otoczenia, tylko zaczynasz ją czerpać z siebie. I jeśli ja uważam o sobie, że robię dobre rzeczy, robię etyczne rzeczy, robię uczciwie biznesy, pomagam ludziom, daję wartość, to ja w to wierzę. I to się dzieje, to jest prawdą.